Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 6 czerwca. Jak widzicie, mokro na podwórzu. Ale to nie dlatego, że padało. Nie, nie. Kalibrowaliśmy opyskiwacz, bo był serwisant z Amazona. I zaraz wam powiem, co było nie tak. Dwie rzeczy były nie tak. Pierwsza z nich to taka, że ten czujnik pokazywał złą ilość cieczy w zbiorniku, bo tam chyba 20 litrów na 200 się mylił, coś takiego. Także pierwsze co, przez wodomierz napełniał beczkę 200 litrów, wykalibrował czujniczek, później dolał do 800 przez wodomierz, żeby zobaczyć, czy dobrze pokazuje. No i komputer dobrze już wtedy pokazywał po tej kalibracji. A druga kalibracja to była tego przepływu mierza. Tego. Ponieważ, bo wydatek na jednej dyszy był za duży. O tam setkę na minutę. Nie, nawet więcej chyba niż setkę. 200 albo 300 na minutę na jednej dyszy. I taka informacja dla tych, co mają Amazona. Ja dostałem właśnie taką miarkę z opyskiwaczem, żeby to sobie skalibrować. Teraz wiem, jak się to robi. Także podpowiem tym, co mają opyskiwacze, no tej i nie tylko tej firmy. Tutaj na rozwadniaczu, tylko nie wiem, czy otworzę. Jest fajna tabela, nie? I tutaj widzicie, przy jakiej prędkości, ile litrów cieczy wychodzi, jakie ciśnienie będzie na poszczególnych dyszach. My ustawiliśmy prędkość symulowaną 9 km na godzinę. No i tutaj ile jest, ile powinno być w miarce, nie? Tutaj 1,6 czy 1,5 litra przez minutę, nie? Macie tu wszystko w tej tabelce. No i po prostu podstawiacie sobie pojemniczek przez minutę z zegarkiem w ręku. Później na jakąś płaską powierzchnię. My sprawdzaliśmy tutaj na posadce w przechowalni. I w komputerze jest kalibracja przepływomierza i po prostu schodzicie sobie z impulsami w dół. Było, kurde, ile to impulsów było? 467? Teraz jest 460. Dobra, w początku nie jestem pewny. Na pewno było 67 na początku, teraz stanęło na 60. Robiliśmy jeszcze test w polu, bo jeszcze później po tej kalibracji na podwórzu przejechaliśmy hektar w polu pyskając. I co? I sprawdzaliśmy, ile ubyło według tego czujnika. Także jeszcze chyba jeden impuls w dół obniżyliśmy. Bo tam właśnie jest liczba tych impulsów na minutę? Czy jak to tam jest? Czy na litr wody? W każdym razie szybko się kręci ten przepływomierz. I ktoś pisał, że co roku trzeba redukować dawkę w Amazonce. No to wynika z tego, że ten przepływomierz jest na początku ciasno spasowany, więc może się trochę wolniej kręcić, a później się szybciej kręci, jak się wyrobi. Dlatego jest właśnie taka opcja, żeby impulsami korygować sobie ilość cieczy. No i tutaj ten zawór cieknący rozebrał, serwisant poskładał po wyczyszczeniu, dalej leci i mają go ściągnąć do siebie, no i w następnym tygodniu przywiozą. Dobry. I zamontują. No i tak do południa mi zeszło. Teraz byłem właśnie po części w sklepie. Tego imbusa nie dostałem, niestety. A, nie.
wziąć z piwnicy tego całego. Muszę się jeszcze rzucić. No i parę części kupiłem. A, kupiłem też te stworzeń w końcu do łącznika górnego. Muszę zaraz przymierzyć, czy pasuje, bo jestem ciekawy. Bo do talerzówki nie miałem i brałem z opryskiwacza, czy tam rozsiewacza. Takie coś kiedyś kupiłem i takie coś idzie dostać w sklepie, a nie idzie właśnie dostać takiej końcóweczki do tego mojego zestawu. I gdzie tam ten imbus przepiłem? Pojęcia nie ma. Nieważne jako? Zaginął w akcji i nikt nie wie, co się z nim stało. Nie wiem, czy będziecie to słyszeli na nagraniu, ale pszczoły to pracują non-stop na tej lipie. Jest jeden bzyk, jakby dron nad tą lipą wisiał. Tu jest książka, tu jest te parę siup do talerza, do skrzyni, stworzeń, podkładki dystansowe. Minimalnie za krótki, żeby tutaj sięgnął. A może do rozsiewacza będzie dobry? Bo ten jest chyba od rozsiewacza. Czy od opyskiwacza? Ten może być od opyskiwacza, a od rozsiewacza wziąłem do opyskiwacza. Mogło tak być. Do tego muszę przymierzyć do Amazonki. Może akurat średnica jest dobra, tylko nie wiem, do czego oni ten stworzeń zrobili. Bo nawet do Amazonki, zobaczcie, nie pasuje. Za krótki po prostu. Tak to jest dobry, tylko za krótki. No jest nawet idealny. Tylko materiału im brakło. Na połowie dziury praktycznie jest blacha. I zawleczki już się nie wsadzi. Zarąbiste stworzenie robi krąb. Za dużo czasu to dzisiaj nie mam na tą zabawę, ale dół skończę i ją przewrócę. Nie wiem, czy coś przy przekładni dzisiaj zrobię, czy już nie. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i dobra. Dół złożony, można ją przewracać. Tylko do tego potrzebuję jakiejś opony. Dobrej. Może wezmę jedną z tych, żeby ją tak rzucić, bo jej chyba nie utrzymam sam. Trochę się pewnie namęczę, ale myślę, damy radę. No, takie coś. I teraz ją sobie wezmę, przerzucę tutaj, później tam i zestawię z opony. I będzie pięknie. Właściwą stroną, bo tutaj jest przód, jak jest złożona. No i postępy są takie, czyli już stoi tak, jak powinna stać. Gdzieś jeszcze za ciasno któryś typ jest spasowany, chyba ten jest. Tam miałem dołożyć jakąś podkładkę, a tu miałem coś odjąć, żeby było ciutkę mniej. Tu się za ciężko kręci. Postęp jest taki, że tu jest spasowane na ciasno, czyli może być, bo się lekko kręci, nic nie stuka. Tutaj nic nie stuka. Tutaj jeszcze coś stuka. Klin gdzieś stuka, albo tutaj stuka.
Ciężko wyhaczyć. Gdzie to stuka? Nie, tu raczej jest wszystko na ciasno spasowane. Tylko jeszcze muszę od dołu rozebrać. Gdzieś ten talerz się trze o ten spodni. I dlatego to ciężko chodzi. Nawet słychać jak się trze. W sumie o to też się chyba trze. O tą osłonę. Trzeba by ją podgiąć z lekka, bo tutaj jest prawie zerowy luz z tej strony, a tutaj widzicie? Tu może się o osłonę trzeć też. I tutaj jeszcze te 300 dołożę chyba podkładkę z tej strony i myślę, żeby było. I to chyba na silikon tutaj wkleję, bo nie ma do tego żadnej podkładki. Nie wiem dlaczego, pewnie chodzi o ten luz między trybami, że jakby była podkładka, to by ciężko było to ustawić. No i tą glinową pokrywę też muszę na silikon wkleić. Cudownie. To jest pokrywa Wałęńskiego, nie? Ja tutaj wygrzebałem starą. I stara wygląda tak. Widzicie? Takie wygięcie z blachy. Jest taka uszczeleczka do tego, dedykowana. Nie ma. I nie ma uszczelki, nie? To jest najlepsze. I taką uszczelkę dostaniecie wszędzie. A to? No nie ma, nie mam pomysłu. I teraz ty masz być mądry i masz wiedzieć, jak to założyć tu. No i czego teraz mi brakło? Nie mam klina. Bo to poskładałem bez klina, żeby sobie odpowiednią ilość tych podkładek dystansujących dać. No i teraz to już składam na gotowo. I tak się właśnie rozglądam. I nie ma. Kiedyś jak kupowałem te części, to musiałem go nie kupić. Mam dłuższego, ale średnio mi się chce go docinać. Muszę iść jeszcze poszukać, może gdzieś znajdę. I tam dałem jeszcze 3/10 podkładkę pod tamten. No i teraz tutaj dokładam klina, o ile go znajdę. I to jeszcze też muszę odkręcić i też klina włożyć, bo też to koło zębate jest bez klina jak na razie, bo dużo razy je ściągałem, także klin by mi przeszkadzał. Mówię, jak już się dopasuje, to jeszcze raz się rozbierze. Jeden raz to tam różnicy nie ma. I będzie przekładnia wyregulowana. No i co tu się klinowało? Klinowało się tutaj to właśnie i teraz już się sporo lżej ten talerz kręci, aczkolwiek jeszcze gdzieś opór stawia. Będę go musiał jeszcze na dole rozebrać i ewentualnie cofnąć trochę ten dolny, bo tutaj poszła podkładka 0,5 mm na styk, a tutaj 0,5 mm i lekki luz został, więc może to tam trochę głębiej weszło to wszystko. I już niedaleko do końca. Szału nie ma, ale jest. Da radę. Dobra, na dzisiaj myślę wystarczy, bo 17. Jeszcze coś trzeba zjeść i do pracy się naszykować i wyspać. Tutaj jest zrobione tak, jeszcze te blaszki do podgięcia mam. Tą i tą. To jeszcze muszę odkręcić i włożyć klina tutaj. Bo jeszcze go tutaj nie ma. Luz jest taki
tutaj na tym kole pasowym. Tam nie słychać tych puknięć. Ale to hektary wykosi i pewnie będzie słychać jakieś puknięcia, bo to się jeszcze ułożą na pewno delikatnie. Także są tak spasowane na ciasno, ale się kręcą lekko. Nie stawiają żadnego oporu. No, oprócz tego talerza, który trzeba rozebrać. Od dołu i zobaczyć, gdzie on się tam jeszcze trze. Ale to jak już kosiarka będzie w powietrzu pewnie wisiała, to zrobię, bo już mi się nie chce jej wywracać. Chociaż jakby tam dał oponę, to raz, dwa bym ją wywrócił, ale to nie dzisiaj. Może ją jeszcze wywrócę. Bo tak pod spodem robić to tak średnio. No i tu myślę, będzie ok. Jeszcze nie mam oleju, żeby zalać tą skrzynię. No ale najpierw trzeba silikonem tutaj objechać. Poczekać 24 godziny, niech wyschnie. To może w sobotę zrobię. Silikon mam. Gdzieś będzie trzeba ten olej dokupić. Ale to już w następnym tygodniu. I jeszcze pewnie coś braknie. Ale to jak się dalej będzie robiło, to będzie się kompletowało wszystkie części brakujące. Tutaj na piętrówce znalazłem takie te dwie tuleje, trzy podkładki, jedną nakrętkę. Pewnie to też tam będę musiał wymienić. Skoro to kupiłem, to na pewno jest przeznaczone do zrobienia. No, a w tym filmie to wszystko, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania, dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego, cześć!